I ja daję im życie wieczne i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 28 werset. Ci, którzy są zapisani w Księdze Życia Baranka. Objawienie, 21 rozdział, 27 werset. Istnieje pięć niemożliwych zdarzeń, które musiałyby się równocześnie wydarzyć, zaistnieć, aby zbawiony stracił zbawienie. Po pierwsze, ktoś musiałby zbawionego wyrwać z ręki samego Boga. Ojciec Pana Jezusa większy jest od wszystkich i nikt nie jest w stanie wyrwać zbawionego z jego ręki. Tak mówi Ewangelia Jana, 10 rozdział, 29 werset. Po drugie, ktoś musiałby złamać pieczęć, która uczyniła ze zbawionego nabytą przez Boga własność. Zbawiony został zapieczętowany Duchem Świętym, który jest zadatkiem jego dziedzictwa, bo tak uczy list do Efezjan, 1 rozdział, 13 i 14 werset. Ze zbawionego musiałby być wypędzony zamieszkujący go Duch Święty, Duch Boży. Zbawiony jest świątynią Boga i Duch Boży mieszka w nim, bo przecież tak mówi nam pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, 16 werset. Ojciec dał zbawionemu Ducha Świętego jako jego pocieszyciela, aby z nim trwał na wieki, bo tak mówi Ewangelia Jana, 14 rozdział, 16 werset. Ktoś musiałby zbawionego oddzielić od miłości Chrystusa. Jeśli Bóg jest za zbawionym, to kto może być przeciwko niemu? Bóg nie oszczędził własnego Syna, ale wydał go za zbawionego. Nikt nie może nic zarzucić wybranemu Bożemu, ponieważ to Bóg jest tym, który go usprawiedliwia. Chrystus, który jest po prawicy Boga, wstawia się za zbawionym. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani księstwa, ani zwierzchności, ani moce, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani wysokość, ani głębokość, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła zbawionego odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, jego Panu. Tak uczy list do Rzymian, 8 rozdział, 31 do 39 wersetu. I imię zbawionego musiałoby być wymazane z księgi życia Baranka. Imię zbawionego jest zapisane w niebie, bo tak mówi Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 20 werset. Są to słowa samego Pana Jezusa. I jest zapisane w księdze życia, bo tak mówi list do Filipian, 4 rozdział, 3 werset.